Cześć, z tej strony Asia. Dzisiaj zrobimy kolejną stronę w tym albumie ślubnym, w którym szliśmy tutaj jedną stronę. Zrobimy sobie tutaj tą stronę. To będzie taka otwierana klapka i tu od góry też będzie taka druga otwierana klapka, która będzie nam tutaj to przytrzymywała. Także pierwsze, co musimy zrobić, to przycinać sobie tutaj papier i zrobić klapkę. My tutaj mamy wysokość na 9,5. Więc klapkę zrobimy sobie na 9,3. Natomiast tutaj zrobimy ją tak na 6,5, myślę. 6,5, czyli tutaj, żeby był dystans, czyli 7,1. Czekajcie, muszę wziąć wyłotynę. Weźmiemy gilotynę i już sobie tutaj przepniemy. Jakby ktoś się pytał, to gilotyna z Fiskarsa jest ostra. I wcale nie przycięłam sobie palca, tylko po prostu przejechałam niechcący tutaj po tym ostrzu. Także uważajcie, uważajcie, bo tak jak wsadzicie palca, to może sobie nic nie zrobicie, ale z drugą strony niestety może coś takiego się zdarzyć. Dobra, mówiłam, że tutaj będzie 7,8, natomiast tutaj w tę stronę jedna mówiłam, że będzie 9,3. Dobra, 9,3. Dobra, na razie gelatynę odkładam. Tutaj te ścinki odkładam na bok i bierzemy tablicę do bigowania. Tutaj zdecydowanie wygodniejsza będzie ta duża. I teraz tak, ja chciałam na 6,5, więc robimy tutaj na 6,5 bigowanie i jeden dalej, tak żeby tutaj zrobić dystans, żeby to nam ładnie tu wszystko się schowało. Dobra, tutaj to mam jedno zrobione i teraz zrobimy tą klapkę taką, która będzie od góry. I ją, słuchajcie, bym chciała tutaj, żebyśmy też wsadzili zdjęcie, więc ja bym ją zrobiła na 4,5, a wysokość zrobimy, słuchajcie, na 4,5 na 8, czyli na 8,3. Dobra, 4,5 na 8,3. Znowu bierzemy gilotynę. 8,5 na 4,5 na 8,3. 4,5 na 8,3 i tutaj też będziemy zaraz bigować. Tutaj na razie zostawiam. Aha, tu może od razu sobie przytnę. Będziemy potrzebować kieszonkę tutaj do tego. I tą kieszonkę, słuchajcie, jeżeli mamy na 4,5, to ją sobie zrobimy tutaj na 5,5. Może takie niecałe 5,5. A wysokość zrobimy, słuchajcie, na 3. Dajemy na 3. Dobra. I teraz tak. Przepraszam za te dźwięki. To na razie sobie odłożę ten album jeszcze. I teraz tak. Bierzemy tablicę, kość. I teraz tutaj zrobimy na 8 miało być. Biguję na 8. I na 8,1. Słuchajcie, tak naprawdę nie potrzebujecie aż takiej dużej biegownicy, bo możecie równie dobrze zrobić to tak, że tutaj robicie pół i 3/4 z tej strony. Więc tutaj spokojnie nic się nie stanie. I tutaj też zrobimy na pół i obrócimy na pół. Dobra. I teraz to, co zrobimy, to potrzebujemy tutaj wykorzystać dziurkacze. Będę chciała wykorzystać. I teraz tak, tutaj wykorzystam to. Ja zawsze lubię w albumach wykorzystywać jakiś jeden duży i jeden mały. Chyba że robię jakiś taki bardzo vintage album, taki postarzony i tak dalej, to wtedy fajnie jest zrobić taki miszmasz. Natomiast tutaj mamy ten dziurkacz. Tak się zastanawiam, jaki wziąć mały, ale wydaje mi się, że chyba ten. Dobra. I teraz tak, tutaj zrobimy... I jakbym tutaj teraz wzięła duży dziurkacz, to on nam odejmie 1,1, czyli by było dotąd. Czy tutaj mi wejdzie zdjęcie?
No tak na styczek mi wyjdzie zdjęcie. Trochę to chyba za małe zrobiłam. Nie, spokojnie, dobra, wejdzie. Bo tutaj chcę zrobić maty po prostu. Kieszonkę na maty. Czy tam jedną matę. Dobra, to działamy. Tutaj, na tej dolnej części, zrobimy właśnie tym dziurkaczem, którym już robiliśmy, czyli tym. I ja tutaj się staram zrobić tak, żeby to było na środku. I tu mi do tego, w tym pomogą tutaj te... A, dobra. Tak się zastanawiam, czy mi by nie wyszły na przykład... Może się zdarzyć tak, że mi tutaj... Tak, czy to? Się teraz głośno zastanawiam, żebym tutaj nie zostały po prostu takie, wiecie, brzydkie końcówki. Ojej. Dobra, trudno. Najwyżej zostaną te końcóweczki. Dobra. Ciacham raz. Najwyżej coś tutaj. Obecnie. Ciacham dwa. Dobra, nie jest najgorzej. Film o kontynuowaniu wzoru jest na moim i używaniu w ogóle dziurkaczy jest na moim kanale, więc bardzo zachęcam do zapoznania się z nim, jeżeli macie tutaj jakieś pytania bądź wątpliwości. Ja tutaj słuchajcie, co zrobimy? Tutaj może jakoś to obetniemy, czy zostawimy? A, bo dobra, zostawimy. No tutaj musiałabym więcej obcinać. A ten mniejszy zrobimy tym właśnie. I też tutaj staram się na środeczku. I też tutaj kontynuujemy wzór. Dobra. To na razie odkładam, bo tutaj już nam nie będzie potrzebny przy tym projekcie. I teraz tak potrzebujemy tutaj obciąć. Tutaj odcinamy tutaj ten rożek. Tutaj też odcinamy rożek. I tutaj też odcinam. Tutaj gdzie mamy ten wzór. No i tutaj tak samo. Żeby nam po prostu tutaj nic nie wystawało. I teraz to co robię, to biorę taśmę. PET. Ja wezmę tą, ale też wezmę jedną cieńszą. Tą weźmiemy. Tak, żeby tą kieszonkę nie zrobić zbyt głęboką. Bo tutaj to nam nie jest potrzebne, a także zaczynamy. Ja tutaj przyklejam od samego początku. To, co mi wystaje, to zaraz po prostu obetnę. Odcinamy i tutaj też odcinamy to właśnie. I teraz przez to, że mam takie właśnie po skosie, to, no to teraz już dopasowuję do innych, tak? Biorę tutaj i sprawdzam. O, to taki sposób, żeby właśnie mniej marnować. Tak, bo tutaj już mam ucięte pod skosem, więc tutaj już dopasowuję po prostu do tego. I tutaj słuchajcie, też co zrobimy. My te musimy zagiąć już od razu nasze skrzydełka. Także zaginam jedno skrzydełko, zaginam drugie skrzydełko. No i tutaj ten dół muszę zabezpieczyć. Czy ja mam tutaj? Dobra, tą taśmę wykorzystamy. Przepraszam was, ale drukarka postanowiła się wyczyścić. Albo ja kolanem coś przycisnęłam, nie wiem. Nie wiem, co tutaj się wydarzyło.
taśmówki i tutaj do tych boków używam tej taśmy grubej już. To tyle, jeżeli chodzi o taśmę, chociaż nie, jeszcze będziemy do magnesów używać. Dociskam oczywiście mocno tą taśmę. Tutaj od razu zaginamy. Dociskam mocno też tą taśmę. I teraz tutaj jeszcze troszeczkę się posłużę klejem, żeby mieć pewność, że tutaj nam się nic nie poodkleja. I teraz tak. Wiecie co? Na początek chyba, chociaż nie, dobra. Nie będziemy kombinować, bo żeby to się później źle nie skończyło, bo oklejmy papierem wszystko, a później się okaże, że magnesów nie wkleiliśmy. Dobra, to teraz wklejamy. Ja zazwyczaj to wklejam właśnie tak od drugiej strony. Pamiętając, że tutaj jest troszeczkę, obejdźcie, że widzicie, że jest troszeczkę mniejszy. Też okazuje się, że wcale chyba nie jest aż tyle dużo mniejszy. Praktycznie wcale. Dobra. I tutaj dociskam. I to będzie wyglądało tak, że to będzie tu, a to będzie tu i to będzie zamykane na klapkę i to będzie nam przytrzymywało. Także to też bym chciała zrobić tak, żeby to było mniej więcej, bo tutaj nie dochodzi mi do końca, żeby tutaj nie haczyło nic. To bym chciała, żeby było mniej więcej w środku. Dobra. Ja to zaznaczę sobie tutaj ołówkiem. W jaki sposób to mam wkleić. I tutaj też dam trochę kleju. Czy ja tutaj dam klej? Chyba się z wami zagadałam i nie dam kleju. No, ale trudno. Ale trudno. Dobra, to już nie obracam albumu. Ale przyklejamy. Ja od razu tutaj to wymarzę, żeby mi tutaj przypadkiem to spod spodu gdzieś tam nie wystawało. Dobra. No i strony mamy w większości gotową, ale teraz weźmiemy magnesiki i wkleimy magnesiki. Film o wkleju magnesów też już na moim kanale jest. Weźmiemy od razu. Dobra. Ja tutaj przykleję. Nie chcę, żeby to było też za nisko. Żeby to mi się ładnie później schowało. Najgorsze jest to ściąganie właśnie. To jest najgorsze. No i zamykamy. Zamykamy, zamykamy. Dobra. I tutaj też. Tak się zastanawiam, czy to jeszcze nie dać. Chyba damy tutaj właśnie. Jeszcze jedno, żeby nam się ta strona ładnie trzymała. I tutaj wykorzystujemy tą warstwowość tych magnesów. Także jeżeli właśnie nie potrzebujemy tutaj na przykład zrobić w jednej klapce, wykorzystać dwa magnesy, później w kolejnej klapce wykorzystać znowu dwa magnesy. Nie, możemy wykorzystać właśnie
tych magnesów mniej z tego względu, że że one po prostu będą się warstwowo do siebie przyciągać. Tak, tu raz się przyciąga, tu się dwa przyciąga. Super. Dobra. I to, co teraz zrobię, to zobaczymy, czy nam się tutaj. A spokojnie nam się tutaj szóstka zmieści. Spokojnie, 6 i 1/8. Dobra, tak. Będzie akurat do samego, do samej góry. To tak jak mówiłam, tutaj będzie wsadzona jeszcze mata ze zdjęciem. Także tak, co teraz robię? To ja w takich momentach odmierzam, ile potrzebujemy. 4, 3. Oczywiście cale. 4, 3. 4, 3 na 6, 5. 4, 3 na 6 i 5 ósmych. Tak, dobrze to wymierzyłam. Dobrze. Dobrze, czyli dwa takie potrzebujemy z przodu i z tyłu. Tutaj potrzebujemy 6 i 3 ósme na 9 i 1 czwarta. I oczywiście potrzebujemy dwa. No i tutaj będzie. Ja i tak zawsze sprawdzam właśnie, czy na pewno nam tutaj wszystko ładnie. No tutaj powiem wam, że może być lekki zgrzycik, no ale mniej więcej 9 i 3 ósme, tak niecałe. Na. No niby tutaj też takie niecałe. 6 i 7 ósme. Dobra. I od razu, jak już tutaj mierzymy, to wymierzymy, ile tutaj mamy. No tak, troszkę więcej niż 4. Cztery i jedna czwarta. Tak troszeczkę więcej na. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Na 2 i 3 ósme. Dobra. Ja teraz przytnę papier i będziemy go przyklejać tutaj do albumu. Papier mam już przycięty, z tym, że tak jak widzicie, tak jak mówiłam wam ostatnio, mam troszeczkę problem z tym papierem, bo mam go po prostu za mało, więc wszędzie przyklejamy papier, natomiast tutaj w środku zrobimy takie łączenie, że zrobimy z dwóch kawałków papieru, jeden kawałek zrobimy dziurkaczem i przykleimy, połączymy z drugim. Także ja zrobię to na początek, tak żeby wam to pokazać, o co tutaj chodzi. Tutaj połączymy ten kawałek papieru z tym kawałkiem papieru, a później po prostu resztę tutaj wkleję. Weźmiemy tam, weźmiemy nasz dziurkacz, który jednak się przyda. I z tej strony. I po prostu robimy wzór dziurkacza. I teraz cały tutaj ten, to rozwiązanie polega na tym, że najpierw wkleimy tutaj ten kawałek, jeszcze tylko sprawdzimy, czy na pewno pasuje, dobra. Wkleimy ten kawałek do albumu. Powiem wam, że teraz jeszcze tego papieru troszkę mam, ale jak przyjdzie mi robić ostatnią stronę, to już trzeba będzie kombinować. Nie wiem, czy po prostu nie połączę z jakąś inną kolekcją. Może z Wiek Niewinności. Dobra, przyklejamy. Bo ona wydaje mi się, żeby pasowała. Tylko to musiałabym już chyba zacząć tak wprowadzać jakieś arkusze w międzyczasie. A tak jak widzicie, nie robię tych stron po kolei, tylko tylko tak dosyć różnie. Dobra, i teraz to będziemy po prostu nakleić tutaj. I mamy ładne łączenie dwóch papierów,
Fajnie to wygląda, raz, jest to takie urozmaicenie albumu, a dwa, że no, że po prostu tutaj wykorzystujemy takie mniejsze kawałki papieru, które nam tutaj nie wypełnią całej kartki, ale też szkoda jest wyrzucić. Ja dopóki całego albumu nie zrobię, to ja nie wyrzucę ścinek, bo czasami się okazuje, że jakieś takie małe elementy nam się po prostu później przydają. I dopiero jak już skończę cały projekt i wiem, że już tam żadnych doróbek nie będzie, nic nie będę poprawiać, że już tam jak żadnej karteczki nie będzie też do tego robionej, no to wtedy po prostu te ścinki gdzieś tam pakuję i oddaję czy wynoszę. No, także tak to wygląda. Natomiast wcześniej po prostu tego nie wyrzucam, no bo później takie ścinki się przydają. Oczywiście, jeżeli chodzi o takie, gdzie mam jakieś milimetrowe i tak dalej, no to nie, to wszystko idzie w kubę od razu, bo to bez sensu trzymać. Oczywiście, oj. Ale te takie właśnie, które są szersze, to jak najbardziej warto zostawić i później to wykorzystać, właśnie chociażby łącząc te papiery. To taki zabieg, który już bardzo długo stosuję w albumach, bo fajnie tutaj wykorzystujemy różne ścinki. Tak, już jesteśmy tutaj w środku, to przykleimy tutaj papier kolejny. Tutaj będzie to ten. Co mamy z drugiej strony? A, nie będziemy łączyć, już tutaj dajmy też właśnie. Dlatego też dałam z tej strony tutaj ten papier. Dlatego, żeby tutaj też jakaś taka kontynuacja była. Ale zrobimy to w taki sposób, tak? Bo tutaj on tutaj był przycięty. I przyklejamy. Mam nadzieję, że to wszystko tutaj się, wszystko mi przypasuje. No, powiem wam, że tak na styk, a i tak zrobimy mniejszy. Nic nie szkodzi. Nie, dobrze jest. Jest dobrze. I oczywiście kością sobie tutaj pomagam. Tutaj też w tym miejscu, gdzie mamy mocniej dociskamy w tym miejscu, gdzie mamy magnes. No to dobra, to tu możemy zamknąć. Tak, dobrze, bo tu możemy zamknąć. I teraz będziemy przyklejać tutaj kawałek papieru. I to będzie ten kawałek. Tak, to będzie ten kawałek. Więc tutaj ściągamy. Ja lubię tak właśnie pracować, jakby to powiedzieć, modułowo, że po prostu wiem, że mam wyciąć jakieś elementy, to wszystkie wycinam naraz, wszystkie naraz wikuję, naraz przyklejam taśmę, później do wszystkich naklejam to. Oczywiście nie zawsze tak się da zrobić, bo czasami jest tak, że gdzieś tam te pomysły dopiero nam gdzieś w głowie później przychodzą, ale jeżeli mam zaplanowaną pracę i wiemy, co po kolei chcemy zrobić, to wtedy jak najbardziej to jest taki fajny sposób, bo no bo jest po prostu łatwiej i szybciej. I tutaj tak samo też weźmiemy kość, też kością sobie tutaj pomożemy i też przy magnesie mocno dociskamy. No coś tutaj wycieknie, to zbieramy. No, także także praca idzie po prostu szybciej. Dobra, teraz ale tu już damy tak, żeby nie było zbyt monotonnie, to damy tutaj to. Kolekcja jest naprawdę bardzo, bardzo ładna. Może wielka szkoda, że już jest tak
tak słabo dostępna. Znaczy nie, właściwie ona chyba już jest praktycznie dostępna. Gdzieś tam pozostawały gdzieś te takie bazowe arkusze, także może właśnie jak mi zabraknie, to gdzieś tam dość tymi bardziej bazowymi. Czy bazowymi, inaczej. Są takie te arkusze mniej zdobne i są bardziej zdobne. Oczywiście mi brakuje tych bardziej zdobnych. Pod tym, że bardziej zdobne, no to właśnie między innymi mam na myśli takie jak to. Ale to muszę przyciąć. Dobra, ten kawałek papieru troszeczkę przycięłam na długość, na wysokość. Dobra, w tą stronę, żeby serduszka się zgadzały. I zaraz będziemy przykleić kieszonkę. I teraz tak, kieszonkę przykleimy tutaj. I teraz damy chyba to, żeby troszeczkę też urozmaicić tą stronę. Także na początek przyklejam. Przyklejamy tutaj. I ściągamy taśmę. Tej taśmy też troszeczkę na tą taśmę dodamy jeszcze. Dodamy kleju. Żeby nam to się wszystko ładnie trzymało. Zwłaszcza, że ta kieszonka to jednak ona będzie tam coś będzie cały czas wyciągane, wsuwane. No i naklejamy. I super. Poczekajcie, zaraz sprawdzimy. Tutaj mam taką matę. Mam takie próbniki. Tu mam 10×15. O. I super. I idealnie nam tutaj wchodzi. Zresztą w ogóle bardzo polecam takie wzorniki sobie zrobić, bo później to jest łatwiej gdzieś tam, nawet jak robimy stronę, no to już na przykład w tym momencie wiem, że tutaj dwa takie poziomy ładnie mi wejdą zdjęcia. Tak, więc tutaj właściwie tutaj też wejdzie jedno takie, więc tutaj nam wejdzie 6, 7, 8, 9, 10 zdjęć co najmniej na taką stronę. No, także. I przy okazji, paper and scissors, my happy place. Dobra, i tak wygląda strona, czyli tutaj mamy otwieraną klapkę, tutaj jeszcze oczywiście jakąś matę damy, tutaj mamy miejsce też na zdjęcie i tutaj mamy otwieraną klapeczkę złączoną. No, także tak to wygląda, mam nadzieję, że strona Wam się podoba. Zapraszam Was oczywiście na moją stronę, skrapuj stronę robiłam, na warsztaty i do zobaczenia w kolejnych filmach.